Niedawno na moim Facebooku mieliście okazję głosować w wyjątkowym turnieju. Nagrodą był odcinek o wygranej postaci. Bezkonkurencyjnie zwyciężył Geralt z Rivii, czyli słynny Wiedźmin. W dzisiejszym odcinku z serii Czego nie wiesz o, opowiem wam zarówno o tym growym, jak i książkowym Wiedźminie. Zacznijmy jednak od szybkiego podsumowania. Wiedźmin po raz pierwszy pojawił się na papierze w 1986 roku w opowiadaniu opublikowanym w miesięczniku Fantastyka. Autorem i twórcą Wiedźmina jest Andrzej Sapkowski, który niedawno niezbyt pochlebnie wypowiadał się o serii gier. Pierwsza gra z Wiedźminem wyszła dopiero w 2007 roku. Gwint miał zostać dodany do Wiedźmina 3 pod jednym warunkiem. Damien Monier i Rafał Jaki mieli go stworzyć w 3 dni. Wiedźmin 3 kosztował 81 milionów dolarów, czyli 306 milionów złotych. Opowiadanie z 86, o którym wspomniałem, zostało zgłoszone przez Sapkowskiego na konkurs i co najciekawsze zdobyło trzecie miejsce. Od tego czasu powstało aż 8 książek, z czego 5 tworzy tak zwaną sagę o Wiedźminie. Jeśli Geralta znacie tylko z wersji cyfrowej, to koniecznie musicie się z nim zapoznać. Naprawdę warto. Wiedźmin to jednak nie tylko seria gier komputerowych i książki. Na początku lat 90. powstało 6 numerów komiksu na podstawie oryginalnych opowiadań. Niedawno, jako część promocji gry, swoje komiksy wydał również Egmont oraz wydawnictwo Dark Horse. Fani papierowych gier RPG, takich jak Dungeons & Dragons, powinni sięgnąć po grę narracyjną Wiedźmin – Gra Wyobraźni. Jest również gra planszowa, a to na pewno początek bardzo długiej listy. Powróćmy jednak na chwilę do gry komputerowej. Niewiele osób słyszało o tym, że Geralta na ekranach swoich komputerów mieliśmy początkowo zobaczyć około 96. Zanim jeszcze powstał CD Projekt Red. Nad stworzeniem gry pracował Adrian Chmielarz, deweloper znany m.in. z Bulletstorma. Niestety, projekt umarł i podobno to wtedy właśnie powstało tłumaczenie słowa Wiedźmin na Witcher. Wcześniej używano też określenia Hexer. Pytanie na dziś, jaka jest twoja ulubiona powieść i gra w klimacie fantasy? Napisz w komentarzach na dole. Popularne powiedzenie mówi, nie oceniaj książki po okładce. Mimo tego warto zrobić szybki przegląd wiedźmińskich okładek. Tak na przykład wyglądają okładki hiszpańskie. Typowe, choć całkiem klimatyczne. Wersja włoska ma potencjał, choć wylewa się z niej kiepski Photoshop. Pierwsza polska edycja to raczej standard. Rosja poszła bardziej w realistyczny klimat. Jeśli nie widzieliście filmu Wiedźmina, lepiej, żeby tak zostało. Zanim trafił on do kin, grupa fanów założyła tak zwany Komitet Obrony jedynego słusznego wizerunku Wiedźmina. Fani protestowali m.in. obsadzeniu w rolach głównych Michała Żebrowskiego i Grażyny Wolszczak. Scenarzysta Michał Szczerebic na kilka dni przed premierą nie zgodził się na umieszczenie jego nazwiska w napisach końcowych z powodu zbyt dużych zmian względem scenariusza. A to mówi samo za siebie. Wiemy, kto wcielał się w filmowego Wiedźmina. W grach głosu użycza mu Jacek Rozenek, a w wersji angielskiej Doc Cockle. CD Projekt poleciło mu, by dubbingując Geralta inspirował się Clintem Eastwoodem. A wy jakiego aktora widzielibyście w nowej filmowej wersji? I to by było tyle na dziś. Zapraszam was na mojego Facebooka, gdzie wystartowała kolejna edycja wielkiego turnieju. To wasze głosy zadecydują, o kim wkrótce zrobi odcinek. No, nie zapomnijcie też o tym, że już 12 października, to jest za kilka dni, na sklepowych półkach, m.in. w Empiku, dostaniecie moją książkę. Ja się z wami żegnam, piona!